dwóch już teraz i wtedy warszawskich muzyków, pan Tomasz Zwiech i pan Marek Skurczakowski z grupką siedleckich muzyków i zaproponowali reaktywację przepięknej imprezy, która się kiedyś nazywała Gitariada i dzisiaj także się tak nazywa. Zarazili tym pomysłem dwóch Marków, Marka Somle i Marka Mioduszewskiego. Marek Mioduszewski jest bardzo pracowitym człowiekiem i doprowadził do tego, że pan Grzegorz Orzyłowski, który wtedy pełnił obowiązki dyrektora Centrum Kultury i Sztuki, tak wtedy się nazywała ta piękna instytucja kulturalna, zaraził tym pomysłem i doprowadzili do tego, że pierwsza Gitariada w 2009 roku ruszyła. Potem była następna. W 2010 gościliśmy muzyków na tej scenie. Wtedy scena Centrum Kultury i Sztuki była, jak pamiętają Państwo, w remoncie. Także było dwóch współorganizatorów. A od ubiegłego roku organizatorem tej pięknej imprezy jest Miejski Ośrodek Kultury. Drodzy Państwo, dzisiaj na scenie zobaczą Państwo zarówno weteranów siedleckiej sceny rocka, rock'n'rolla, bluesa, jak też i parę osób zupełnie młodych wiekowo. Ci weterani to są ludzie mniej więcej w moim wieku, czyli całkiem młodzi chłopcy. A gramy już tak prawie 50 lat. Młodzi, tak? Słyszałem to tutaj z pierwszego czy drugiego rzędu. Bardzo mi się to podoba. Co się znowu kolega, to tutaj widzicie, jak mi psują robotę, a ja jestem przecież mało mówny. Drodzy Państwo, jako pierwszy wystąpi zespół Route 66 w składzie Wojciech Ciekot, fortepian, instrumenty klawiszowe. Pan Wojciech Ciekot to jest legenda siedleckiej sceny muzycznej. Nie wiem, czy jest chociaż jedna osoba na sali, która nie zna pana Wojciecha. Uczył mnie! Jeszcze, ja czekam, takiego odzewu się spodziewałem. Pan Wojciech całe życie nosi fortepian pod pachą, chociaż nie wszyscy pewnie wiedzą o tym, jest także świetnym perkusistą. Pan Marek Somla, gitara. Z kolei ta młoda kruszyna ciągała do szkoły muzycznej akordeon i na tymże instrumencie uzyskała dyplom. Dzisiaj jest gitarzystą. Andrzej Wereda. Mama to się z nim miała. Już jako mały brzydąc, z tego przedszkola chodził, a już walił w garki i odległ. Świetny perkusista. I zagra jeszcze basista, Jerzy Politowski. Za chwilę ruszamy. Czeka jeszcze Państwa także niespodzianka. Jak Państwo wiedzą, my zawsze mamy jakąś niespodziankę. Dedykacja od pana Wojtusia dla wszystkich pań o imieniu Anna. Autor tekstu Bogdan Lebl, kompozytor Tadeusz Nalepa, tytuł Anna. Nie mów nic, proszę cię, no bo co można rzec w takiej chwili? Nie mów, że wrócisz tu, że odchodzisz na dnie. Tak jak
gdyby nic, jakbyś szła kupić chleb do sklepiku. Arlo, nie mów nic, proszę cię, nie mów kiedyś, wrócę tu. Mili Państwo, to był jeszcze zespół Blackout. Wokalistą był Stanisław Guzek, potem znany jako Stan Borys. Pozwolą Państwo, że małą przerwę zrobię, bo mam jakiś kłopot z instrumentem. Takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że jest ciepełko, które potrafi popracować. Drodzy Państwo, następny utwór, jaki przygotowaliśmy dla Państwa, też trochę taki wolny, spokojny, nostalgiczny. Państwo znają to jako My Way w wykonaniu głównie Franka Sinatry, chociaż śpiewa to także Elvis Presley. Jest to kompozycja francuskiego kompozytora, nie pamiętam
nazwiska może nigdy nie znałem. Słowa angielskie napisał Polanka, a my to zaśpiewamy po polsku. Żyłem jak chciałem, taki jest polski tytuł. Odchodzi już kres moich dni. Zaczyna się już akt ostatni. Dlatego dziś powiedzieć chcę historię mą, tak bez ogłady. Żyłem jak król i byłem nim, choć z niejednego nie zachwyciłem. I wiem, to jedno wiem, żyłem jak chciałem. Choć świat pokochał mnie, nie szczędził mi ciosów ni razu. Robiłem to, co każdy chce, lecz tak naprawdę nikt w to nie wierzył. Pamiętam też mój każdy krok i każdy dźwięk, który zagrałem. I wiem, to jedno wiem, żyłem jak chciałem. Człowiek jest jak twardy mas, upadnie też nie jeden raz. Lecz choćby świat zawalił się, nie podda się. Nie kupnie się, by każdemu z was powiedzieć w twarz, żyłem jak chciałem. Sto spraw każdego dnia, tysiące twarzy nienazwanych, z ręką na sercu mogę dziś rzec. Kochałem i byłem kochany. Dziś, gdy patrzę wstecz, to mogę już śmiało powiedzieć, że wiem, to jedno wiem, żyłem jak chciałem. Jak głaz, raz, upadłem też nie jeden raz, lecz choćby świat zawalił się, nie poddam się, nie mógłbym się, by każdemu z was wykrzyczeć w twarz, żyłem jak chciałem. Uśmiechy też są? Gdzie? Brawo, brawo, brawo. Pięknie, wielkie dzięki. Wielkie dzięki za uśmiechy, jeszcze większe za brawa. Jak wiecie, artyści kochają brawa. Można nam nie żałować. Jasne. Mili, a teraz ta niespodzianka, o której mówiłem. Jak pewnie większość z obecnych tu na sali, czyli stałych bywalców, stałych uczestników Gitaria 2, my lubimy zapraszać gości. I dzisiaj także zaprosiliśmy gościa, świetnego gitarzystę, lidera jednego z lepszych siedleckich zespołów. Jak wymienię nazwę zespołu, to od razu będziecie wiedzieli, kto to jest. Zespół nazywa się Piotrek Franczuk Blues Band. Piotr Franczuk!
Zapraszamy Piotrów. Tak to się mówię, przybiliśmy liczności, co? Od razu widać, że 60 lat na scenie. Kostkę masz w lewej nodze. Piotrusiu, paznokciem polecisz. Marek ci daje kosteczkę. Masz własną? Masz nawet grasz. Autorów już Państwo znają. Bogdan Lebl, Tadeusz Nalepa. Spojrzałem do ściągawki, tytuł Nauczyłem się niewiary. Nie chce mi się nic.
Naprawdę nie chce mi się. Słowa Adam Oleszczuk. Muzyka Marek Sobla. Tytuł? Nie chce mi się nic. Piotrek Franczuk.
chyba mogę powiedzieć tym razem Wojtek. Wojtek Ciechot. Mili, a teraz kompozycja świetnego bluesmana, starszego już pana, starszego od nas nawet, także to już zupełnie mało takich na świecie jest, a to jest jeszcze w dodatku Anglik, która Amerykanów uczy bluesa, John Mayall, tytuł utworu Oh Pretty Woman. Thank you.
pierwszy, kiedy ty przyszła do mnie, już ciebie nie wykonam, przyszła do mnie, hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda, już ciebie nie wykonam. Może ty wiesz, czemu poszła z tobą, wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba, nie, teraz jestem, hej, hej, hej. Jestem piękny, powiedz się o posłasko. Jest trochę naszych rówieśników, trochę nieco młodszych. Przypomnijcie sobie stare spotkania przy gramofonie, przy czarnych płytach. Jak chcecie, zamknijcie oczy, powspominajcie te przytulanki, te cudowne całuski skradane, jako nastolatkowie skradali nastolatkom. Bawiliśmy się przy pięknych utworach. Jednym z nich jest świetna kompozycja Gary Brookera, lidera zespołu Procol Harum, Whiter Shade of Pale. Ja tu widzę brak konsekwencji. Najpierw mówisz o tym młodzie publiczności, a później w starych czasach, stare sprawy, tak nie bardzo. Panie Marku, no to tak między wierszami ta publiczność ciągle jest młoda. Keep
jest tu każdy flow. I'll still it, kind of sizzling. Zapraszam na występ kolejnego zespołu. Dziękujemy.